ceny paliw na stacjach mają jeszcze skoczyć w górę, czy to wywoła protesty? No to tak jakbyś powiedział, że czy mrozy wywołają protesty. No co tu protestować? No to są ceny, po prostu są uwarunkowane jakby cenami na giełdach światowych. Natomiast oczywiście trzeba powiedzieć to, że PiS, jak były niskie ceny, to podniósł jeszcze kurwa jeden podatek dojebali w tym paliwie, tą opłatę paliwową. I wszyscy mówili, że poczekajcie kurwa, wzrosną ceny na giełdach, to będzie u nas kosmos. Nie? Ale to znowu, czy by ten podatek był, czy by go nie było, no to i tak by było drogo, nie? Także tutaj tego się po prostu nie przeskoczy. Jeszcze to można w jakimś sensie zrozumieć, nie? No bo było zmniejszone zapotrzebowanie, więc świński ogonek, nie? Więc zmniejszono wydobycie, teraz nagle się nadrabia to, co się nie wyprodukowało wtedy, więc potrzeba więcej, a oni nie są i nie chcą zwiększyć nagle wydobycia gwałtownie, nie? Poza tym to są ta ropa musi gdzieś tam płynąć ileś tam tygodni czy miesięcy, nie? Może miesięcy nie, ale tygodni. To wszystko trwa, robią się zatory, ten statek musi wrócić, żeby następną ropę przywieźć. No i ta pandemia, no naprawdę, tam się kurwa będzie długo jeszcze odbijać czkawką. Jak to wejdzie, to wybory na bank na wiosnę. No myślę, że oni by chcieli jeszcze na fali tych uchodźców jeszcze zrobić te wybory, nie? Bo myślę, że to jest jedyna ich taka rzecz, Czy powiem tak. Z perspektywy tego, że każdy tydzień ich rządów jest straszny, no to dobrze. To kurwa dobrze. Natomiast no, zobaczymy, jak to będzie. Nie? Powiem wam, że widziałem dzisiaj w obornikach śląskich graffiti. Prawica, no graffiti, no. I to tak właśnie wręcz to było namalowane farbą, tak nie sprayem, tylko farbą, tak jakby pędzlem. Prawica zjednoczona, korytem zjednoczona, złodzieje. Takich rzeczy, no było jedno jebać PiS w obornikach też, ale generalnie takich rzeczy nie było, nie? A to się zaczynają pojawiać. No, nie, no ludzie są wkurwieni, także ja wiem, że oni chcą taką zrobić ucieczkę do przodu, tylko umówmy się. Teraz tak by się trzeba zastanowić. Co dla PiSu, znaczy ja mówię, oni sobie narobili tylko gnoju przez to, że się podłożyli, bardzo wielu z nich, że naprawdę zrobili rzeczy, łamanie prawa. To jest czarno na białym, złamane prawo. Nie ma tutaj wątpliwości. Natomiast tak obiektywnie patrząc, no zobaczcie. Jak wygrają, to będą musieli jeść tę żabę, tak? Czyli jeść żabę pod tytułem podwyżki wszystkiego. Nawet mówią tak naprawdę te całe Fit 55, czyli dostosowywanie gospodarki do ograniczeń tej emisji CO2, co będzie w cholerę drogie i oni się na to wszystko zgodzili. Ten cały Morawiecki ten kurwa się na wszystko zgodził, nie? Oni nie potrafili nic wynegocjować, no bo jak kurwa mogą negocjować, jak nikt z nimi nie chce gadać, nie? Nie negocjowali, że no ale słuchajcie, to pomóżcie nam, bo kurwa widzicie, no to nie jest takie proste, my sam węgiel mamy, no co my mamy robić, nie? Oni nic, na wszystko się zgodzili i teraz będą musieli jeść tę żabę. Tę inflację, tę kurwa drożyznę. Więc dla nich, moim zdaniem, lepiej by było oddać tę władzę i niech ktoś się z tym kurwa buja. Ale oni nie mogą oddać, bo 80% z nich to się kwalifikuje od razu na jakiś kurwa proces, nie? Więc to jest ciekawe. Oni się zapędzili moim zdaniem w kozi róg, nie? No bo dobra, dajmy na to, zrobią wybory. Zrobią szacher macher, kurwa, wygrają jeszcze jedną kadencję, nie? Oczywiście może być tak, że ludzie wtedy już stwierdzą, to ja pierdolę, wyjeżdżam. I to jest wbrew pozorom dla wielu z nich optymalny ten, żeby ci, którzy tam pyszczą, żeby wyjechali. Natomiast, no, z piasku bicza nie ukręcisz. Oni się zderzą po prostu z brutalną rzeczywistością, tak jak się komuna zderzyła. Po prostu no, się nie da. No, zobaczymy, nie wiem, ciekaw jestem.